Witam serdecznie. Dzisiaj w nietypowym w nietypowej gierce. Myślę, że nie ma tego za dużo na Twitchu, na YouTubie tym bardziej. Kiedyś była bardziej popularna. Mam na myśli grę logiczną, można to tak nazwać, chociaż bardziej to jest po prostu gra, w której zbiera się masę postaci, taka grindowa typowo gra. Chwilę jeszcze będzie ze mną Asia na Discordzie, No cześć. ale już jest ledwo żywa, więc podejrzewam, że za chwilę ucieka. A jeśli chodzi o grę, to jest to Marvel Puzzle Quest. Jest to częściowo taka spuścizna po Puzzle Questach jedynce i dwójce. Z tym, że nie wiem, tu jakoś doszli do. Udało im się, nie dość, że inna firma przejęła prawa do tej gry, to jeszcze jakoś powiązali to z Marvelem. Nie wiem, jak oni to kompletnie zrobili, jak to wyszło. No ale jakoś wyszło. I gra jest już od lat na rynku. Ja sam w nią gram też już od lat. Mogę tutaj daily odpalić, tylko nie pamiętam gdzie. Chwila. Gdzie są podgląd nagród daily? Te menu się właśnie wielokrotnie zmieniało, dlatego też nie wszystko pamiętam, gdzie było. Tutaj? Nie, tutaj mam tylko mój exp, który się zdobywa. Tu są nagrody daily. A, to było tutaj. 1470 dni mam przegranych. Tutaj daily, żeby dostać, nie wystarczy się zalogować, ale trzeba chociaż no, cokolwiek zagrać, więc na pewno przez 1470 dni chociaż jakiś jeden pojedynczy mecz zagrałem. No, to tak. Tak to wygląda. Mogę się tutaj jeszcze co? Pochwalić kartami. Mam kompletny bałagan, bo zbieranie tu kart no nie jest łatwe. Od trzeciego poziomu do trzeciego poziomu jeszcze jest ok, ale czwarty i piąty tier to jest tragedia. Zwłaszcza, że ja grałem wiele lat temu. Zaczynałem grać i wtedy zbieranie tych kart było jeszcze trudniejsze. Ja praktycznie nie miałem żadnych pięciogwiazdkowych kart. Czterogwiazdkowe były gdzieś tam pojedyncze tylko i nic ciekawego nie dało się ugrać. Przez co też wypaliłem się z tej gry. Teraz o wiele łatwiej zdobywa się te karty, zwłaszcza te starsze karty. Czy tam komiksy, bo tu się komiksy wygrywa. Chociaż i tak będę mówił karty z przyzwyczajenia pewnie. Ale to, no, te starsze postacie łatwiej dostać, mimo tego, że są wysokiego tieru. Te nowsze, no wiadomo, no to już tam rzadko wypadają. I jak to wygląda? Mam tutaj akurat kilka kart, które dostałem dzisiaj. I wygląda to tak. Dostajemy jakąś kartę. No to jest akurat czterotierowy Doktor Doom, który jest Iron Manem. Nie mam pojęcia. 2016 rok to jest. Nie wiem, to będzie z Marvel Now 2.0 coś. Bo ja nie kojarzę kompletnie tego. Albo nawet z tego fresh już. No i aha, no i to wygląda tak. Wygrywa się pojedynczą postać taką w różnych. No, jako wygrane w różnych grach. I teraz tak. Każda postać ma po trzy umiejętności. Gdy wygrywamy jakąś postać, to wygrywamy tylko jedną umiejętność tej postaci. Nie wygrywamy całej postaci kompletnej, tylko jedną umiejętność. I teraz, jak ja ją sobie tutaj wynajmę, sloty też są płatne. Tam chyba do setnego slotu jeszcze w miarę te ceny były ok. No teraz te 1000 monet nie jest tak łatwo uzbierać. Trochę trzeba pograć, żeby wpadło te 1000 monet, więc te sloty są silnie ograniczone.
No i dobra, mam teraz tego doktora Duma. On jest już postacią odblokowaną, ale tylko z jedną mocą. Teraz muszę go trenować. Dostałem drugą kartę z inną mocą. Więc teraz mam doktora Duma, który ma pierwszy punkt na jednej mocy i pierwszy punkt na drugiej mocy. Ta moc jest kompletnie zablokowana, bo mi nie wpadła ani razu. Tutaj się leveluje za ISO, które mamy tam do góry, wartość. Za te ISO się leveluje level postaci, co głównie tylko podbija statystyki tutaj obrażeń. Aha, i HP jest większe. To te HP jak rośnie, to jest spoko, nie? To jeszcze mogę sobie zaznaczyć, żeby mi losowało częściej. Tutaj jeszcze tylko sobie podbieram. Jeszcze mam coś do bicia. Aha, no właśnie. Jeśli wbijemy, no bo tu właśnie przeklikałem za szybko trochę. Jeśli wbijemy na jakiejś danej postaci co najmniej piąty poziom jednej mocy, i później czwarty i czwarty, ewentualnie może być 5, 5, 3, no to wtedy ta postać może być wzniesiona do czempiona. No i ja teraz mogę sobie bez płacenia kolejnymi kartami wymieniać wartości tych mocy, czyli mogę sobie zrobić, żeby ta moc była najmocniejsza, a jeśli nie lubię tej mocy, to ją mogę do trójki zrzucić i ona będzie nieużywana kompletnie. No i co mi daje champion? To, że jeśli znajdę kolejną kartę tej postaci, to ja go leveluję w championie, czyli ta postać potrafi być naprawdę mocna z jakimś tam, po jakimś czasie, gdzie na początkowych tam etapach, no takie trójgwiazdkowe to już kompletnie nie jest. W ogóle masz tytuł nadal o Skyrima i tak jest Skyrima. Tak? No, o kurczę. Teraz powinno być ok, tylko nie wiem, czy mi streama nie urwie. Nie, włączyło się automatycznie. Zobaczymy, jak będzie z zapisem. Będę najwyżej musiał to połączyć później jakoś. Nie kliknąłem gotowe na OBS-ie. Mam mówić. Jedno kliknięcie, nie? A teraz nie. Dobra. No i właśnie, ale dobrze, że mi powiedziałeś, bo bym tego nie zauważył kompletnie. No i teraz tak, każdy champion wbija sobie level, lecą te levele i z tych leveli jest zawsze jakaś tam nagroda. No więc niektóre postacie warto levelować w tych championach, bo na przykład tutaj mogę dostać, dzięki levelowaniu trzeciogwiazdkowej postaci, mogę dostawać czterogwiazdkową postać. Więc jakiś tam jest fajny taki progres. Tak jak mówię, no teraz trochę tego pododawali i o wiele łatwiej się gra niż kiedyś, ale może nie tyle co gra, co zdobywa te postacie. Dobra, tego pana to ja w ogóle też prawie nie mam. To jest jedna z takich dosyć nowych postaci, więc mam tu tylko trzy levele na jednej mocy wbite i nic więcej. Tu jest trójgwiazdkowa, to jest w ogóle świeżutka postać. Ale tu już mam prawie czempiona wbitego, ze względu na to, że to jest trójgwiazdkowa postać. Trzeci tier, one szybko wpadają. Drugi tier to już kompletnie, więc to można od razu sprzedać. Nie ma sensu tego gdzieś tam przechowywać. I jeszcze jedną opcję, którą fajną dodali, kiedyś jeśli miałem tam postać, na przykład na tej czarnej mocy miałem piątkę już, no to nie mogę mu szóstego levelu wbić, no bo piąty to jest maksymalny, więc jeśli tu miałem tam zamknięte, tu miałem zamknięte, a tu miałem piątkę i wpadła mi kolejna postać, ta, ale z mocą czarną, no to nie mogłem wbić szóstki. I jedyne, co mogłem zrobić z tą kartą, to ją sprzedać. Jeśli to była pięciogwiazdkowa karta, to było mega smutne, że się sprzedawało takie karty i nic nie dało się z tym zrobić. Po jakimś czasie dodali taką opcję, że można tą kartę zasejwować. Jeśli zbiorę takich save'ów 5, no to będę mógł sobie przerobić to na dowolną jedną moc. Więc to jest kolejna rzecz, która taka no trochę pomaga. To w ogóle nie mam pojęcia. Doktor Bong.
To jest za koleś w ogóle? Z jakichś starych komiksów, z tego co widzę. Stara zapomniana postać. Wyspa doktora Bonga. A, to od Howarda the Ducka, czyli kaczur Howard. Tak. No i teraz jeszcze tylko na szybko pokażę moją kolekcję. Mam Jelenę Belową, jakkolwiek to się wymawia, ale już widzę, że nie jest zaznaczone to jako karta ekskluzywna, czy tam limitowana. I nie wiem, czy ona dalej ma, jest limitowaną kartą. Chyba to znieśli. Kiedyś ją miałem, mimo tego, że to był pierwszy tier, no to tak jak mówię, to była karta limitowana. Więc działało to na takiej zasadzie, że ktoś musiał ją sprzedać, żebym ja mógł ją wygrać. Było ileś tam kart w obiegu, czy tych komiksów, i no ich nie wyszło więcej. Więc jedynym wyjściem, żeby ją zdobyć, musiałem akurat zagrać w coś w momencie, gdy była dostępna na rynku. Albo gdy ktoś ją sprzedał. No jakkolwiek, żeby była dostępna. Dlatego to, mimo tego, że jest pierwszy tier, no to zawsze ją tam trzyma. Teraz mam je dwa razy, bo dodali od niedawna też opcję możliwości podnoszenia tieru. Czyli mogę, jeśli będę miał tu czempiona, a mam już na niej, i tutaj wbiję jej czempiona, no trochę jeszcze mi brakuje, no to będę mógł je połączyć i wtedy będę miał drugi tier. I znowu, później będę musiał uzbierać na niej drugi, dwa razy po dwa tiery i będę mógł ją wznieść do trzeciego tieru. To nic nie zmienia poza praktycznie tutaj obrażeniami i ilością HP. To jest taki ciekawostka, że jeśli ktoś gra tylko trzeciogwiazdkowymi postaciami, to z czasem może się okazać, że bez problemu będzie pięciogwiazdkowy tłuk. O! A Spider-Man jest dalej limitowany. To ciekawe. Czyli u niej już nie ma limitu, a ten Spider-Man dalej jest limitowany. Jego nie Wiesz udało co, mi się. że ci przerwę. No. Ja idę Lecisz, spać. tak? No. Okej. Stanę będę, nie? Jakoś tam przed południem. I tak nie rozumiem, co mówisz, bo szepczesz czasem coś pod nosem. A no, przed południem będę coś takiego, nie? No okej. Ja też będę Teraz jak się. zrozumiałeś, tak? Tak, teraz zrozumiałem. Dobra. No to cześć. No, hej, hej. Jeśli chodzi o tego Spidermana, no to jak właśnie widać, nie udało mi się nigdy tutaj odblokować nawet tej niebieskiej mocy. Nigdy nie wpadła mi więcej taka karta. Jakiś czas udało mi się ją uzbierać, ale nie wiem. No, limit się skończył po prostu, a nikt nie chce jej sprzedać, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o trzeciogwiazdkowe postacie, nie mam ich za dużo, ale nie dlatego, że trudno je zdobyć, tylko dlatego, że sloty są ograniczone. Mam 194 sloty, każdy slot kosztuje mi 1000 monet. Te 1000 monet, no, nie jest łatwo wklepać, więc aktualnie mam tylko Thora, Deadpoola, Kapitana Amerykę, Cyclopa. Cyclopa mam dlatego, nie jest to jakaś potężna postać, ale mam dla niego kostium, więc boję się, że jakbym czasem go sprzedał, to kostium stracę. Scarlet Witch, Wolverina mam, Doktora Strange'a. Akurat Doktor Strange to jest fajna postać, więc jak na trójgwiazdkową postać on jest dosyć mocny. Kamala Khan też jest dosyć mocna, jak na trójgwiazdkową postać. Thanosa mam, a właśnie, bo u Thanosa przy następnym tierze będę miał kartę do wygrania, więc go z tego powodu trzymam. Elektra, nie wiem dlaczego mam Elektrę. Aha, tak, bo ona, dobra, bo Elektra była czterogwiazdkowa przez długi czas. Stara postać i trójgwiazdkowa niedawno weszła. Dlatego ją mam. Tak samo tego wysokiego ewolucjonista, to chyba tak by było po polsku. On też jest dosyć świeżą postacią, dlatego go mam.
Omega Red. Spider Rex. Nie mam pojęcia, co to jest. Kang. Też jest świeży. Wszedł. O, właśnie tego Omega Red i Kang. Oni weszli w wersji trzeciego tieru i piątego. Oczywiście trzeci łatwo zdobyć. To jest jeden z klonów z DNA Wolverina wyciągnięty. Gabby Kinney. Jest taką, powiedzmy, siostrą X-23. Ona miała kryptonim, ale nie pamiętam. Laura chyba? Nie, pamiętam, jak miała na imię. Mam ją, więc zaraz sprawdzimy. Magic, nie wiem, jak się jej wymawia. Nick, imię, pseudonim. Też jest dosyć świeża. Spider-Gwen też. Emma Frost też dosyć świeża. Co ciekawe, z jakiegoś powodu nie ma okładki komiksu, tylko pudełko z figurką. Nie wierzę, że przez całą historię X-Menów ani razu nie była na okładce, żeby ją gdzieś tam wrzucić. Nie wiem, o co chodzi z nią, dlaczego to tak zrobili. April Parker. Nie mam pojęcia, co to jest za postać. Wygląda jak Venom, ale tak nie do końca. To bardziej jakiś Venomowy demon. Nie wiem, o co chodzi kompletnie. The Hunter to jest postać z gry innej, Marvela. Jest tu napisane, jak ona się nazywała, ta gra? Nie. Ale też taka taktyczna gra z Marvela niedawno wyszła. Grałem jakiś czas w nią. A nie, ukończyłem, niestety. I Peggy Carter. Też jest czterogwiazdkowa. Ale to jest jakimś Iron Manem, a nie Kapitanem Ameryką, więc. Iron Carter. Spoko. Nie ma to jak przypisywać już do istniejących postaci jakieś przeróbki, zamiast wymyślać ciekawe, fajne, nowe. Za takie punkty, które też się zbiera, mógłbym sobie przywołać inne karty, no ale no, nie mam miejsca w slotach. Jest tych kart jeszcze tutaj naprawdę dużo. Czy są jakieś potężne? Chyba z tych najmocniejszych to właśnie mam wszystkie. Quicksilver czasami się przydawał do niektórych misji, bo on mógł przestawiać klocki na mapie. Loki też czasami się przydaje, ale mnie strasznie denerwuje. Magneto też potrafi czasami duże obrażenia zadać, ale da się przeżyć bez niego. Czy ktoś jeszcze? Jeffrey'a ostatnio wyrzuciłem. Nie mam pojęcia, co to za postać. Black Widow, ona dosyć spore obrażenia zadaje, ale przy tym ma też mało HP, więc trzeba ją osłaniać. No i dużo many potrzebuje. Czarną Panterę też używam dosyć długo. No dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy dalej. Teraz ciekawsze postacie. Czterogwiazdkowe. I tutaj mam kilka czempionów. Pierwszym moim czempionem była Invisible, chyba się to tak wymawia, Woman z Fantastycznej Czwórki. No, jedna ze słabszych postaci, pewnie dlatego tak szybko mi wpadła. Ona nawet kostium ma jakiś. I to ma ten kostium z po tym, jak ta Fantastyczna Czwórka się rozpadła. To nie wiedział. I wygląda na mega odświeżoną. W ogóle mogliby odświeżyć niektóre te postacie, bo no już trochę zakrawają takim pikselozą. U niej co jest fajne, to akurat to, że tą umiejętnością potrafi się schować. Jest nietykalna w większości sytuacji.
Nie jest niezniszczona, tylko jest nietykalna. Czyli po prostu, jeśli coś, jakaś umiejętność może zranić wszystkich, jak na przykład, nie wiem, fala ognia jakaś z napalmu, no to ona też oberwie. Ale jeśli jest to jakiś precyzyjny atak, no to nie, to wtedy nie da się zaatakować. No bo jest niewidzialna i nie idzie w nią trafić po prostu. No i gdy jest niewidzialna, można też blokować tą umiejętnością. Umiejętności takie na mapie, to tam później pokażę w trakcie gry. Można właśnie blokować, stagować te umiejętności przeciwników, czy takie mnożniki obrażeń, można to tak nazwać, albo pancerza, przez co one są nieaktywne i można je później właśnie tą umiejętnością wysadzić. Gdy jesteśmy niewidzialni, mamy zestagowane jakieś te power-upy przeciwników i do tego jeszcze właśnie użyjemy tej mocy, no to wtedy ona dosyć spore obrażenia zadaje, ale jest trochę kombinowania przy niej, więc są o wiele mocniejsze postacie. Winter Soldier też nie jest jakimś mega koksem, więc Nick Fury tu się zawiodłem, myślałem, że będzie mocniejszy. Peggy Carter jest dosyć mocna, ale to jest taki właśnie taki tank. Póki ma dużo HP i dużo czerwonych na przykład klocków mi wpada, no to jest ok. Jak przestają mi wpadać, no to od razu się okazuje, że jest bezużyteczny. Hulk. Co on robił? On oddawał HP? Więc ten Hulk jest akurat spoko w miarę. No i ta pani Thor też jest w miarę spoko. Też duże obrażenia zadaje. No i tak to wygląda. Tylko mam tych kilku czempionów z czwartego tiera. I mam tutaj gdzieś tam porozwijane jakoś moce, ale no nie jest łatwo zdobyć kolejnych. Nie na przykład, bo na pewno się da, ale no trzeba trochę posiedzieć tutaj. Ja nie mam czasu i już takich chęci co kiedyś. I to dlatego, a tutaj nie mam. Aha, bo on jest limitowany. O, to ciekawe. A jego nawet mi się więcej udało uzbierać niż tego Spidermana. To jest lepsze. I ma taki fajny strój, który można mu odblokować. Dużo nie brakowało, abym go zebrał całego. Kurde, no. Agentem Coulsonem się zawiodłem. Myślałem, że będzie mocniejszy. Taki średni z niego support. Riri jest dosyć spoko. Co tu jeszcze mam? Ghost Rider taki słaby dosyć jest. O, Meduza jest spoko. Ten Venom też w miarę. Gamorą za dużo też nie pograłem, bo mam też ją słabo rozwiniętą, więc nie wiem. Tak samo na przykład Czarną Panterą filmową, bo też właśnie wraz z filmem postacie, no to też jest właśnie Gamora filmowa, wraz z filmem właśnie też niektóre postacie wchodziły na przykład na czwartym albo piątym tierze i są takie sytuacje, zazwyczaj czwarty, na szczęście. Piąty tier jest zarezerwowany dla komiksów, na szczęście. O, jest X23. Jak ty się nazywasz? Laura. O, dobrze pamiętam. Kinney. Czyli ma to samo nazwisko. Ona ma jakiś. Aha, no tak. Niedawno dostała też strój. Hellfire to chyba był ten gang. Jakiś tam, z którym Wolverine walczył. O, profesor X jest dosyć też dobrym supportem. Roach jest dosyć świeża. Długi czas jakimś cudem Roach nie było. No, zresztą widać po rysunku, że jest jedną z nowszych postaci. Tak, dla kontrastu na przykład mogę włączyć ją i u niej widać te piksele takie. I widać jeszcze stary styl rysowania. Kiedyś tu była taka tabelka.
i ta tabelka rzucała światło i na niektórych postaciach widać jeszcze ten blask tego światła z tabelki. Później usunęli to, ale te blaski zostały. Potem można odróżnić właśnie stare postacie niektóre. O, na przykład u niego też widać na włosach. O, na stroju całym. Więc tak to wygląda. Wezmę jakąś nowszą postać i tego nie powinno być. Tylko znajdź kogoś nowszego. Mówiłem o kimś. Gamora chyba. Nie, no Gamora też ma ten blask. A może wszyscy to mają? No nie, akurat właśnie. Kapitan Ameryka z Infinity War. Nie ma tego blasku takiego zielonego na sobie. No, no dobra. Jeszcze tylko tak przeskroluję, żeby pokazać, co tutaj udało mi się uzbierać. Tu już słabo to wygląda, już tylko 3-1-1 na przykład. W ogóle ta American Chavez fajnie wygląda. O wiele lepiej niż ta filmowa. O, pikselowa też wyszła jakaś. Taki słodziak. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? No, Blade jest trój i czworo. Trój level, tierowy i czterotierowy. To miał być wzorowany na tym z filmu? A, Mighty Sun. Aha, okej, czyli to jest skin właśnie z tej gierki Marvelowej, która wyszła niedawno. Okej. Domino też fajnie wygląda. Ale ta filmowa akurat też dawała radę. O dziwo, akurat tutaj fajnie dobrali postać. Mondragon. Ona jest dosyć mocna, ale no niestety nie udało mi się jeszcze jej uzbierać jakoś sensownie. Polaris też jest dosyć mocna. Ale no to znowu. Mało jej wpada, bo to są świeże postacie. I rzadko je losuje. Silk. Chyba będzie event z nią właśnie dziś. Ten, misję znaczy się z nią. Więc. O! Nawet nie będę próbował przeczytać jej imienia. Ale to jest ta pani, która właśnie takimi. Nie wiem, flashami, fajerwerkami, czy coś, fajerwerkami chyba, o, można to tak nazwać, potrafi strzelać. Ale co ciekawe, też nie ma właśnie żadnej okładki, nie jest wyciągnięta, tylko jakieś zdjęcie z tego, z figurki, opakowanie od figurki. Ale jest rocznik gdzieś. To jest, że z X-Menów 9.2, ale czy to jest. Wtedy było to wydane? Chyba nie, no 2016. Z tego, co tutaj jest napisane. No dobra, mniejsza z tym. Spider-Gwen. Trochę prędzej weszła ta czterogwiazdkowa niż ta trójgwiazdkowa. Więc to jest trochę starsza postać. Echo też weszła przed serialem. Nie miałem pojęcia, kim jest ta postać. I dopiero właśnie w serialu, powiedzmy, że częściowo się dowiedziałem. Tylko niestety w serialu ją trochę zepsuli. Human Torch z Anihilusem jakiś połączony. Takie hybrydy też się tu znajdują. No, to pani też jest ze serialu o Wandzie i z
Marvels to się nazywał chyba, ten film. Co my tu jeszcze mamy? Bestie. Z Age of Apocalypse. Czyli to jest w momencie, gdy, jeśli dobrze rozumiem, Apokalipsa rozwinął tych mutantów. Tam o jakiś jeszcze poziom wyżej tej mutacji. Blob. Jaka ładna okładka w ogóle. Ciekawe, nie wiem do kogo on zarywał blob. Nie wiem. Legion na przykład jest też i nie mam pojęcia, kim jest ta postać. Melinda May też niedawno weszła. Mimo, że Agent of S.H.I.E.L.D. Aha, bo jeszcze komiks wyszedł jakiś w 2014. Te postacie z tyłu. Większość nie było jeszcze w tamtych czasie. Ciekawe. Ja bym chciał akurat. Z takiego samego sentymentu, żeby mieć tą ekipę. Coulsona, jej. I tam Quake mam akurat, chociaż to nie jest Quake filmowa. Chociaż nie, jest. Dosyć podobna do aktorki. Ale okładkę nie ma. Z serialu. Ale już miałbym ekipę. Coulsona, Quake i Marię chyba, jak dobrze pamiętam, miała na imię. Melinda Maria. Dupa, nie Maria. Ktoś tu jeszcze jest taki ciekawy? Namora. Też wraz z filmem się pojawił. Ten pan też się pojawił po tym, jak wyszedł ten serial o Spider-Manie. Nie wiem, jak on tam się nazywał. O, zresztą ta postać też jest z tego serialu. Taki serial animowany wyszedł. Tą postać zdobyłem, ale jeszcze jej nie odblokowałem, bo nie mam na slot. Aha, to jest What If, tak? Tak, z What If. A to kto to był? A, Doktor Octopus. A to jest filmowy. Jest No Way Home. No dobra, tak wygląda piąty tier. Czwarty tier, jeszcze jest piąty. Z piątego mam na przykład Tora. Z filmu. Z Ragnaroka. Jessica Jones mam też. Serialową. Też widać, że z serialem jest inspirowana. A nie komiksem. Rescue, ona jest też spoko. I też filmowa. Pepper Potts. Doktor Strange chyba nie jest wzorowany na filmie. I ta Black Widow też nie. Hawkeye też nie, też komiksowy. A Star-Lord któryś był taki bardziej filmowy. O, Old Man Logan. Nie jest rozwinięta, to jak jest rozwinięta ta postać, to jest dosyć mocno. Phoenix też jest fajną postacią. Ona w ogóle po tym, jak zginie, to może się narodzić ponownie z połową życia. Rozwinięta ta postać na maksa to jest Cox. I to jest jedna z pierwszych postaci, w ogóle jedna z pierwszych kart pięciotierowa, która mi wpadła i do dzisiaj jej nie rozwinęłam, więc przez tyle lat no, widać, jak ciężko rozwinąć te niektóre karty.
Civil War. Black Panther. Pamiętam, jak mi wpadł i tylko też właśnie jeden, już nigdy więcej. I tak samo Kapitan Ameryka Civil War jest. I jest Kapitan Ameryka z Infinity War. Krystal niedawno weszła i nie wiedziałem nawet, że ma krótkie włosy aktualnie. Ona zawsze miała takie długie włosy z takim jeszcze kółeczkiem jakimś i opaską na tych włosach. Kapitan Marvel ogólnie to jest w stroju tym filmowym, ale niedawno dodali jej kostium, tą kurtkę, pilotkę, którą nosiła też w filmie przez jakiś czas. Hela też jest filmowa. Chociaż w filmie akurat ją odwzorowali dosyć dobrze. Jeśli chodzi o odwzorowanie komiksowe. Iron Man też jest Infinity War. Civil War, a nie z Infinity War. Civil War. A Knula też jednego dostałem kiedyś gdzieś tam. Mister Sinister. Do dziś nie mam pojęcia, kim jest ta postać. Poza tym, że wiem, że można mu ściąć nawet głowę, a on dalej będzie się śmiał z ciebie. I żył oczywiście. Phila Well. Trochę ją ogarnąłem. Właśnie z Guardian of the Galaxy. Więc. Ale to jeszcze z tego klasycznego Marvela. Możliwe, że później się zmieniła. No jest Profesor X i to jest chyba wzorowany tymi starymi właśnie komiksami, bo ten widać, że te krzesła takie futurystyczne, a nie takie zwykłe jak teraz. No i filmowa pani Thor. Jesus, jak ona się nazywała? Jenny Foster. A jeszcze takiego Wolverina, który nie jest Wolverinem, tylko to jest Dakan, syn Wolverina. O, ma kostium. Aha, spoko, kostium. Tylko kolor się zmienia. Super legendarny przedmiot. O, to jest też ciekawe. Bruce Banner, który ma gdzieś tam jakąś moc, też nie mam go rozwiniętego, więc nie wiem dokładnie, ale zamienia się w Hulka w trakcie walki. Więc to jest tak naprawdę Hulk, tylko trzeba doprowadzić go do przemiany. I Riri też weszła. Już na wyższym jakimś poziomie tego stroju niż w filmach. No dobra. O, Silver Surfer. Też mamy tą postać. Zresztą nawet widać, że ona jest stara. Po tych kanciastych właśnie przeskalowanych, byle jak rysunkach. I to też jest jedna z pierwszych postaci. To ciekawe. Jedna z pierwszych postaci, którą trafiłem jako pięciogwiazdkową i tak jak mówię, do dzisiaj jej nigdy nie rozwinąłem. Zresztą podobnie jak tego Spidermana. Te postacie są też dość mocne, mimo tego, że wychodziły nowe, no to one są dość mocne i możliwe, że przez to. To jest Thanos i na szczęście pięciogwiazdkowy Thanos to jest ten z komiksów. No dobra, to tyle. Aha, jeszcze tylko pokażę, co tutaj jeszcze można trafić. Apokalipsę można trafić, on był kiedyś bossem tylko, ale po jakimś czasie dodali go jako grywalną postać. Adama Warlocka dodali też. Dość niedawno, na szczęście tego komiksowego. Beta Ray Bill, to jest postać, którą Disney postanowił wyciąć kompletnie z jakiegoś powodu. I w Ragnaroku był normalnie Thor zwykły, syn Odyna. O. Chasm, nie mam pojęcia, kim jest ta postać. Ben Reilly. Carnage, ale to też jest jakiś dziwny ten Carnage.
A, dobra, to jest z tego, z Marvel Fresha. Mam komiks o nim, ale jeszcze nie czytałem. Bo w ogóle Marvel Fresha nie zacząłem kompletnie i nie chcę tak gdzieś tam wyrwanej historii czytać, tylko jakoś w miarę po kolei to wszystko. Z Uncanny X-Men. Ogólnie ten Cyclop jest Feniksem. No wtedy w końcu można powiedzieć, że jest mocny. A zresztą Deadpool też może być Feniksem. To już by była chyba apokalipsa wtedy. A ten Doktor Doom też jest Feniksem? Nie. God Emperor. Czy to jest ten. No właśnie, Secret Wars. To był fajny event. Emma Frost. O, Emma Frost jest Feniksem. Ciekawe. O, a tu coś się zbugowało. Nie zasłonięto do końca. Elektra, nowa. Która jest Daredevilem, z tego co widzę. Ghost Rider. Ale właśnie, Robbie Riles. On się pojawił przez chwilę w Agentach Tarczy. Ten Ghost Rider akurat. Havok to jest brat Cyclopa. O, jest ewolucjonista. Ten filmowy. W ogóle Kate Pryde jest pięciogwiazdkową postacią. Kobieta, która potrafi przechodzić przez ściany. Jej jedyną umiejętnością jest przechodzenie przez ściany. Ona nic więcej nie umie. A i Kamala Khan, oczywiście filmowa, jest tym wyższym tierem. Z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego. Jej origin jest straszny. Killmonger, nie mam pojęcia jak to czytać. To była akurat fajna postać. Chociaż czy na piąty tier zasługuje, nie wiem, ale postać była fajna. Jeszcze wtedy, gdy Marvelowi się chciało. Loki. I to jest Loki filmowy. Można go zmienić na innego Lokiego. To jest serialowy Loki, to jest, o. Serialowy. Nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor. Głowę powinni ściąć ludzie, po prostu. Jak możesz nie wiedzieć? Ale wiem, że ma wielu fanów. No, Odyn też niedawno doszedł, też. Cersei. Ale to jest ta filmowa, niestety. Scarlet Witch i też filmowa, oczywiście podbita pod House of M, gdzie kompletnie nie ma. Znaczy, dobra, no powiedzmy częściowo coś tam było wzorowane na temat. Słabe to było. Peggy Carter jako Thor, bo czemu nie? Już był Iron Manem, Kapitanem Ameryką, więc teraz może być Thorem. To nie mam pojęcia, kto to jest. To jest jakiś Cox Magneto, czy co to jest? Nie mam pojęcia. Storm też niedawno weszła. Pięciogwiazdkowa, nie było jej takiej mocnej nigdy. Spider-Gwen jako Venom też od niedawna jest. O, The Hunter też jest na wyższym tierze. Z jakiegoś powodu. To jest postać z gry. Niekanoniczna kompletnie, ani w żadnym uniwersum innym. No ale dobra. Ultron też jest z niższego tieru, jak dobrze pamiętam. Chyba. A nie, bo Ultron chyba nie jest z niższego tieru, ze względu na to, że on był tylko bossem przez jakiś czas, tak samo jak Apokalipsa. I zresztą Thanos też takim czymś był. Tylko bossem. Nie był grywalną postacią.
Ultron to jest ten filmowy, chociaż na okładce jest komiksowy. Coś jeszcze Voltron, ale to jest chyba z tego serialu Armor War. Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest z serialu tego o Spider-Manie. Wong. X-23. A taka to dorosła już taka. Okej. Nie kojarzę. Tego pana też nie znam. Yellow Jacket też. Mimo, że tutaj chyba. Nie. To jest. Tutaj nie udawali. Tu jest bezpośrednio z filmu wzięty. I Jelena Belowa w końcu dobiła do piątego tieru. Przez tyle lat. Zawsze była tylko jednotierowa. Tylko, że tutaj jest ta filmowa. Mimo, że niby z komiksu. Ale nie. Komiksowa to była ta, co na początku jako pierwszą postać, którą pokazałem. No dobra. Godzina czasu zajęła mi przedstawienie tych postaci wszystkich. Długo. Ale tych postaci też jest masa. Przez tyle lat naprawdę masę tych postaci dodali. Fakt, że się dublują często. Ale no, trochę mi się to nie podoba, bo tych postaci dochodzi cały czas. A te sloty są strasznie drogie. I tak jest o wiele łatwiej niż było zdobywać i monety, i sloty, ale nadal trochę to boli. No, mam tutaj dwie czterogwiazdkowe postacie i nie mam monet. Mam na wykorzystanie ich 10 i 13 dni. Z czym, że jeśli nie zdążę, to one po prostu znikają, więc. Albo będę musiał, jak zostanie mi tam ostatni dzień, a nie będę miał monet, to albo będę musiał sprzedać szybko, albo się pożegnać z tą kartą. Właśnie, gdyby to nie było czasowe, one by mogły sobie tam zalegać w jakichś skrzynkach, to okej, to spoko, nie? Ale najgorsze jest to, że jak już coś wylosujesz dobrego, Iron Patreon, o, wszedł dwugwiazdkowy, ale to komiksowy. No, ale no właśnie, wracając, jeśli jakąś wylosuje się fajną kartę, a nie mamy na nią miejsca, no to mamy chyba 15 dni na jej wykorzystanie. I trzeba albo się pożegnać z nią, albo ją wykorzystać. Wykorzystać można ją oczywiście odpłatnie, można kupić monety. Troszeczkę mi to przeszkadza. Dobra. Sekunda, zaraz wracam. I lecimy z gierką. Trzeba coś tutaj ograć. Jest właśnie Spider Silk, jakaś operacja.
ale ja muszę okno zamknąć. Niestety, ale ostatnio dosyć dużo pada i się komary lęgną. Dobra, jak wygląda rekrutacja? Rekrutacja wygląda tak. Zdobywamy bilety, można to tak nazwać, na odpowiednie tam różne skrzynki. I to jest spoko, bo tutaj nie ma ograniczenia czasowego, czyli te bilety mogą zalegać. No tam akurat 1, 2 i 3, no to tam i tak otwieram. O kurde, oni właśnie mówią, że... No jak fajnie. Tutaj 2 i 3, więc też nic specjalnego. Akurat Elektra mam ją. Ale tu na przykład 3 i 4, to już tutaj można się zastanowić, czy na pewno chcę to otwierać. Już mam dwie karty, które... Mam problem z miejscem dla nich, a kolejne za różne tam inne waluty, no to w ogóle nie ma sensu. Tego też nie otwieram na razie, bo no nie wcisnę w razie czego tej karty nigdzie. Wolę nie ryzykować. A. No i tak, jest podział na stare i nowe postacie, czyli legendy klasyczne, które tam wychodziły do chyba, nie wiem, rok, czy dwa, czy trzy lata wstecz, do tego momentu jakoś tak liczono. I legendy, które wychodzą współcześnie, czyli teraz. Taki sobie podział zrobili. No i te stare są tańsze. Jeszcze są volty. Można za monety otwierać, ale tutaj akurat tych tokenów dosyć dużo leci mimo wszystko, więc... No i tutaj w odróżnieniu do tych zwykłych paczek nie możemy zdobyć dwa razy tego samego. Więc na przykład tu mam 13 z 80 zdobytych rzeczy i mam na to podgląd ładny, więc te volty są bardziej takie fair niż zwykłe paczki. No ale dobra, miałem wrócić i miałem grać. Aha, i jeszcze jedno, supporty są jeszcze. Można supporty różne przypisywać do postaci. Niektóre są przypisane tak bezpośrednio, bo kiedyś można było wszystko przypisywać byle komu. Ale od jakiegoś czasu zauważyłem też, że właśnie są trudne słowo. Definicja. Definicjowane. przypisane do odpowiednich postaci po prostu. Czyli na przykład jak jest tarcza Kapitana Ameryki, to tylko może ona właśnie... Peggy Carter, albo Kapitan Ameryka, albo inny Kapitan Ameryka, albo inny Kapitan Ameryka, albo inny, albo Sam Wilson. Ale już na przykład Hawkeye nie może przypisać sobie tego. O to chodzi. Dobra. Aha, i tutaj jeszcze jest coś takiego, można wybrać sobie level. Im wyższy level, tym są trudniejsi przeciwnicy. Od 16 do 175 levelu. Tu już na przykład przeciwnicy będą. Tu od 47 do 515, więc to już koksy. Praktycznie przedostatni level mam odblokowany. To się za expa po prostu grając wbija. Będę miał niedługo wyższą rangę. Aha, mam 94, a od rangi 120. Będzie można odpalać level 10. Ale no, na razie tutaj zostajemy. Oczywiście nagrody są też lepsze, nie? Im wyższy level. Ustawiam sobie, żeby jak najdłużej trwało. I jedziemy.
Mamy ekran misji teraz. I po prostu, jakie statystyki tutaj mamy. Tu jest ranking ogólny. Topka. To wiadomo. Aha, tu jest moja pozycja od razu też zaznaczona, czyli tu będą punkty moje, tu jest moja pozycja. Ile czasu jeszcze zostało tego eventu i jakie nagrody udało mi się zdobyć mi i ewentualnie mojej ekipie, którą mam. Alliance. Jeśli chodzi o Alliance, to ja mam tutaj grupę. Nazywa się Akademia.pl. Jest to chyba jedyna polska grupa, jaka istnieje. Zapraszam, jeśli ktoś by chciał zagrać. Jedyny wymóg to jest po prostu granie. Czy gra się PvP, czy na boty, to jest bez różnicy. Wymogiem jest po prostu aktywność. No i dlatego też właśnie jest tak mało członków. Bo czyszczę po prostu. Jeśli ktoś jest nieaktywny tam 5-6 dni, a nie dał żadnego znaku życia na czacie, czyli nie napisał, ej, słuchaj, jadę na urlop, nie będę miał neta. Czy mógłbyś mnie nie wyrzucać? Spoko. Wtedy okej, nie? No ale jeśli ktoś po prostu znika i go nie ma po prostu, no to co będę trzymał? Tak puste miejsce. Bez sensu. Dobra. Okej, okay, czyli Jelena Belowa przybyła do Nowego Jorku przed Black Widow. Join forces to defeat here. No dobra. I teraz tak, mam... O, właśnie, ją też jakoś ominąłem, nie wiem dlaczego. Nie przyuważałem ją. To jest Black Widow z Infinity War. Udało mi się jakieś tam nawet moce u niej uzbierać. I teraz tak, mogę grać swoimi postaciami. Tu jest kolejna moja postać. Te są zablokowane, no bo to jest taka eventowa misja. Ale też gra jest na tyle fair, że daje do tych misji takich przeciwko botom, no postacie po prostu, żebyś mógł sobie tą fabularną misję przejść. Nie będziesz w stanie grać tą postacią, która gra ci daje wszystkich misji, przez co na przykład, no nie wbijesz tam jakiegoś rankingu wysokiego, ale chociaż te fabularne misje przejdziesz sobie, nie? Będziesz mógł sobie całą historię od deski do deski ograć. Ale żeby nie było. Aha, i ona ma bardzo niski level, ale za to ma wszystkie umiejętności odblokowane. Ja sobie zagram swoją, żeby nie było. New York City. Okej, okay. Fury nas woła. Okej, okay. Taskmaster jest w Nowym Jorku. No dobra. Okej, okay, Taskmaster zbierał informacje o tym całym, no jak to się nazywa, Black Widow, tej organizacji chyba, czy jak, nie wiem jak to nazwać. Dobra, gra wygląda tak, mamy swoje abilities, przeciwnik ma swoje, mamy swoją manę, przeciwnik ma swoją manę, HP, możemy podgląd zrobić, zobaczyć ile obrażeń będziemy zadawać danymi klockami. Coś jeszcze i opis każdego ability. Też dla skrótu można sobie sprawdzić tutaj opis ability. Trochę trudniej się to robi na telefonie. Tutaj podgląd jest o wiele lepszy na PC-tach.
No i teraz jak? Zbiera się manę. Manę się zbiera. To jest trimecz po prostu. Czyli musimy co najmniej trzy klocki zbijać ze sobą. Czyli w jednej linii musimy je ustawiać. Ale możemy też ustawić na przykład w linii takiej. Czy to już nie będzie linia. Ale gra to uznaje. Czyli po prostu pięć klocków naraz się ze sobą zbije. A co za tym idzie? Zdobędziemy tą oto kulkę, która jest czymś, co taką tęczą, powiedzmy, no, ma wszystkie kolory. Więc od razu zróbmy ten ruch. Ładnie, combo wpadło dzięki temu. Nadal nic nie mogę zrobić, nie mam many wystarczającej, więc bijemy się po prostu, powiedzmy, na pięści na razie. Okej. Teraz zrobimy tak. No i teraz w tym momencie odblokowałem sobie, mając 14 czerwonej many, odblokowałem sobie. Czy to mana to nie jest, bo to Marvel, powiedzmy. No ale używam słowa mana, no bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. A w oryginalnym Puzzle Questie była to mana, więc niech będzie już mana. Dobra, nie kombinujmy. Mam 14, potrzebuję 12, więc sobie to użyję. Po użyciu. W większości, tak 99% umiejętności, mamy jeszcze możliwość dalej grania na planszy. Nie oddajemy tury. Jest kilka postaci, która tylko oddaje turę po użyciu swojego abilities. I są też wspólnicy. Oni są tutaj pod tymi właśnie tarczami. Mają też swoją ilość, którą trzeba uzbierać. Jeśli uzbieramy ilość odpowiednią tych tarcz, no to wtedy będziemy mogli też sobie jednego z trzech przywołać. Boty zawsze mają tylko jednego z jakiegoś powodu. Byłoby im zbyt łatwo, może. Kolejna umiejętność, ta to koks w ogóle jest. Chyba tam 7000 zabiera od razu, więc. O wiele prędzej mogłem już zdjąć, gdybym uzbierał czarnych klocków, oczywiście. Dobra, dlaczego tu jesteś? O nie, pominąłem. Jesus. Dobra, odbierzemy nagrody. Mogę to przeczytać. No nie, ojej, przekliknąłem sobie. No trudno. Nie dowiemy się, dlaczego to przebyła. No nie. Dobra, lipa straszna. Z tym przekliknięciem sobie spróbujemy jeszcze raz z nią zawalczyć. Niestety nie mogę powtórzyć. Okej. Czym niby cię okłamałem? Czy ona? Black Widow. No dobra, powiedziała, przyznała się do tego, że zabrali zimowego żołnierza. Że za każdym razem wygrywają. Okej, okay, jest jak, o jakiegoś Aleksa Szostakow,
się rozchodzi, nie mam pojęcia, kim jest ta postać. Okej, okay, nie ma czasu na rozmowę. Nie dowiemy się nic więcej. A może jednak? Albo i nie. Dobra, jakiegoś pana się rozchodzi, że Shield go tam gdzieś porwał, przejął. No dobra. Może teraz się dowiem czegoś więcej. Postaram się klikać ostrożnie. No i będzie trochę większe. O, to jest też ciekawe. Niektóre postacie mogą zostawiać takie właśnie glify, powiedzmy, na tych klockach many. I one po prostu, tak jak tutaj ten glif, zmniejsza obrażenia, które zadaje o 82 punkty. Czyli ona ma taką tarczę na sobie, na 82 punkty od każdego ataku. Czyli jeśli użyję tego ataku, no to jej nie zadam w ogóle żadnych obrażeń zielonym. A do tego jeszcze ma dwa mieczyki. I one dodają atak plus 69 dla ataku jej, razy 2 oczywiście. I co? I czarne to są właśnie przeciwnika, a jeśli miałbym takie białe, no to są moje. No niektóre postaci potrafią po prostu te glify takie zostawiać. To są ich umiejętności. Ja akurat nie potrafię. Ale niedobrze, że ona to rzuciła, bo zada mi duże obrażenia. A ja mogę się nie pozbierać po tym. Ile mam? 6. Będzie 9. I jeden punkt zabraknie. Zabijemy to, czy nie? O, to tylko 1000 zabiera. Ok. Czyli jeszcze mam szansę walczyć. Ok, mam to. Piu, piu, piu. No, i teraz tak. A, bo już... No dobra. Czyli to był ten koleś. Okej, bo pierwsza misja już wczoraj. Myślałem, że to dzisiaj dopiero wszedł ten event. Przez to. No okej. Już tu mówię, o co chodzi. Jest ta główna mapa, gdzie powiedzmy zaczyna się rozdział danej misji i później przełączamy się po prostu po rozdziałach. Jeśli właśnie, no te rozdziały mają swój czas. Tutaj mamy jeszcze 7 godzin. Niestety one się zamykają, jak kończy się czas. To jest dla mnie akurat słabe. Nie powinno to się zamykać. No ale dobra, no trudno. Czyli o tego kolesia chodzi. Jelena Belowa szuka tego kolesia prawdopodobnie. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj, o co tu chodzi. No i teraz właśnie ten rozdział jest, będziemy przechodzić jakoś tam tymi liniami i ogrywać tę misję. Okej, okay, zimowy żołnierz i Black Widow. Okej. Będziemy razem współpracować dla Shielda i będzie nam pomagać Dark Veil.
kimkolwiek ta kobieta jest. Nie mam pojęcia, kim ona jest. Ja mam inne jeszcze Black Widow. Właśnie, wyszukiwarki niedawno dodali. Nie, tylko te, nie mam tych niskolevelowych. Nie mam pojęcia, kim jest ta postać. Ona teraz jakoś na dniach weszła, więc ona kompletnie nie pasuje do fabuły tego, ale przez to, że jest nowa, no to musieli ją dodać oczywiście. Absurd. No ale dobra, Winter Soldier był w fabule i ta pani też jest w fabule, tylko muszę jej właśnie HP uzupełnić. Tu mam ilość apteczek, które mam przy sobie. Chyba 10 albo 5 jest, także po prostu one się odnawiają. Chyba 5 apteczek. Jeśli wyzerujemy 5, do zera zejdziemy, no to te pierwsze 5 apteczek albo 10, teraz już nie pamiętam, dostajemy za darmo. Więc można co jakiś czas wracać i te apteczki będą się regenerować. No ja przez to, że gram i mam tyle postaci, mogę sobie wymieniać, nie muszę ich leczyć, no to tych apteczek mi się zbierało tyle, że mogę sobie tam od czasu do czasu rzucić taką apteczką bez namysłu. Okej. Jeśli chodzi o niego, on ma tą moc, pamiętam, wygląda tak, że po prostu stawia miny i jeśli ktoś zbije ten klocek z jego miną, no to wybucha. I ten strzał snajperski ma. Dobra. Niezbyt ciekawa postać. Znaczy, jaka jest różnica też. On musi 8, 10, 12. Ona też 12, 10 uzbierać. Tymczasem nowa postać, która niedawno weszła. 6, 5, 7. Znaczy, jak mało many potrzebują te nowe postacie. To też jest straszne, moim zdaniem. Później oczywiście są nerfione te postaci. Trzeba ustawić balans, ale jak one wchodzą, to są tak przykokszone nieraz. A, właśnie. Oni nie używają normalnych... Znaczy, oni nie zbierają many w taki sam sposób jak ja. Czyli oni nie przekładają klocków, tylko u nich po prostu mana się nalicza sama. Oni nie używają aktywnie tej mapy, tylko właśnie u nich się mana nalicza i wtedy używają jakichś tam czasowych, właśnie jak tutaj widzicie, mocy swoich, czy umiejętności, no bo to żołnierze z shielda są. Nie lubię z nimi walczyć, bo chwila nieuwagi, jest cała mapka zasypana. Nieraz ciężko się obronić przed tym. Po prostu nieraz przekokrzeni, za dużo tego wyrzucają z siebie. No i tutaj oberwę z czegoś. Tylko dobrze by było tą panią wystawić. Niech ona obrywa. Okej. Okay. Mocno nie. Mocno nie obrywamy, ale też nie mają żadnych, bo to jeszcze zdarza się, bo to jest akurat oni wszyscy używają tych samych umiejętności. Ale zdarza się, że mają supporta przy sobie, który na przykład zasypuje całą mapę tymi mieczykami podbijającymi obrażenia. No i wtedy się robi, no, dosyć trudno, no.
kolesie rzucają co 2-3 tury jakiś atak. A do tego jest ten atak nie taki słaby jak teraz, tylko podbity 50-krotnie. I się robi problem wtedy. Dobra, 6. Kurczę, za mało będę miał. No. I znowu, Black Widow tym razem. No dobra, no ale tak jak mówię, ci akurat na tym poziomie teraz nie zadają zbyt dużo tych obrażeń. To jest pierwsza misja w tym rozdziale, więc też pewnie dlatego. Dobra, wejdziemy tu, dojedziemy tego. Tak. A mogę, dobra. O, ten już był mocniejszy. No, jeśli zbiję 5 kostek, albo w takie LC, albo w krzyżu na przykład, czy w jednym długim pasku, no to wtedy dostaję ten diamencik, który jest takim klockiem, nie dość, że o wysokich obrażeniach. Czyli to no, u niej na przykład razy 4 i pół prawie obrażenia wzrastają. Nie dość, że to, o wysokich obrażeniach te ten diamencik jest, no to jeszcze jest każdym kolorem. Ale jeśli zbije 4, no to wtedy taki cały pas się właśnie ścina. Więc to też trzeba na to zwracać uwagę. Zwłaszcza jak trzeba zbijać takie właśnie diamenciki czasowe, nieraz właśnie łatwo tym czwóreczkami jest to tam wyczyścić jakoś, dobra. Okej, 3000 mu to zabiera. Nie dużo, nie mało. Mogłoby być lepiej. Tego w ogóle nie ma sensu używać. Mam to ustawia i ktoś musiałby właśnie zbić te klocki. No jest. If enemy meshes. Czyli jeśli przeciwnik zbije, to otrzyma 1343 obrażeń, punktów obrażeń. Tylko właśnie musiałby w tą bombkę tą sobie wejść. To chyba C4 jest jakiś, czy tam inny plastik. Ale oni tego nie zrobią, bo oni nie manipulują tutaj tymi klockami. Tylko im się nalicza mana. Więc bez sensu kompletnie. No musiałoby być już naprawdę coś przypadkowe, że tam jak tam jeden miał ten karabinek, który ścinał całość. No i akurat by gdzieś tam naszło, ale nie widzę tego kompletnie. Ty panie w ogóle nie kojarzy, nie wiem co ma robić. Co ty robisz w ogóle? Masz tutaj? Nie, tego niebo. Bo ja chcę sobie zostawić tu do Winter Soldiera. Bo jest fabularny. W odróżnieniu do ciebie. Ty jesteś. Nie wiem czym ty jesteś. No, a jak sam sobie to zniszczyłem, no to nic się nie stało. Okej. Czyli ona mogła to wysadzić. Dzięki swojej umiejętności mogła użyć, powiedzmy, tak jakby ktoś wszedł w te bomby, w te pułapki. Bo to są pułapki, trapy ogólnie. Te takie krzyżyki, co tam były. No dobra, no to faktycznie się przydaje tutaj do Winter Soldiera, bo oni sami w te trapy nie wejdą. Potrzebują zachęty. Dlatego Winter Soldier jest ok, postacią już powiedzmy, ale w walce z botem takim, który manipuluje klockami. Okej, nie pamiętam. Maria Hill, ona się nazywa?
No dobra. Shield zabrał zimowego żołnierza. No i ona tutaj wezwała jeszcze wsparcie, żeby nas dojechać. Podejrzewam, że to było jeszcze za czasów, gdy Czarna Wdowa nie należała do Shield. No ale dobra, idziemy dalej. To była pierwsza misja, lecimy dalej. O, Maria Hill, dobrze pamiętam. Okej, ten snajper potrafi być mocny, ale on jest ten 47 level dopiero, więc dużych obrażeń nie będą zadawać. Okej, i teraz już tutaj nie mam żadnego supportu, że tak powiem, zewnętrznego. Kogo mógłbym dobrać? Kogoś, kto był zły i przeszedł na dobrą stronę. Pasowałby do nich, bo oni też tak właśnie byli złymi i przeszli na dobrą stronę. Trzeba tutaj się rozejrzeć z jakimś fajnym. Wolverine by pasował, może. No albo i nie. O, zapomniałem u ciebie, że mam level do bicia. Ale nie. Ty się tu nie rwij tak. Patrzymy dalej. O, o niej też zapomniałem. Monking. Mockingbridge. Nie wiem, jak to się czyta. Bobby po prostu na nią włali w agentach tarczy. A nie dali jej? Nie, nie dali jej serialowego wyglądu. Szkoda. Ale nie, bo ty to byłaś akurat oddana dosyć Shieldowi, to tak średnio. A nie wiem, czy ona wyszła z jakiegoś dołka tam, czy coś. O, może jego. On by pasował. No niech będzie. Nie jest rozwinięty kompletnie też, ale no, te misje nie są zbyt trudne, bo raczej sobie poradzę. Sama ona robi takie obrażenia. On zresztą też tutaj, no. Że na pięści tutaj powinienem wygrać. Jak widzicie, Maria Hill już jest zwykłym graczem, że tak powiem, sterowanym przez bota. I ona właśnie manipuluje już tutaj tymi klockami. Właśnie, ej, chwila, oni przecież zabrali mi tego, Winter Soldiera, ale nie powinno być go ze mną. No, trudno. W ogóle bez sensu te misje, bo Black Widow ona zawsze sama działała, więc powinno być zablokowane, żeby była w pojedynkę. Ale lipa na tej planszy.
To przynajmniej zobaczę, jak działa. Aha, to jest po prostu taki cios. Potężny mega cios Red Guardiana. Sowieckiego kapitana Ameryki. Kapitany z Sowiety. No i tak, tą pierwszą misję raz przeszedłem i zdobyłem nagrodę i nic więcej już nie da się z tym zrobić. Ale tu na przykład ta misja ma kilka nagród. I teraz ja mogę ją powtarzać. Dostaje się za to te punkciki do rankingu. Za każde ponowienie. Tych punkcików z czasem będzie coraz mniej. Chyba, że tam odczekam jakiś czas, one się trochę tam uzupełniają. I są do zebrania różne nagrody, ale zazwyczaj, chociaż tutaj chyba nie tym razem, ale zazwyczaj rośnie im level przy każdym podejściu, więc im dalej, im więcej się tych meczy ogra i zbierze wszystkie, no, jeden z sześciu mam na razie, więc jeszcze 5 razy mogę to zagrać i te levele będą rosły. Na razie sobie przejdę tylko fabularnie całość. Bo no niektóre, to widzę, że tak jeszcze nie jest tragedia, ale niektóre naprawdę dużo potrafią mieć powtórzeń. To też jest ciekawe. Tu po prostu na jednym życiu będę musiał kilka wavesów przejść, czyli fal przeciwników. Mamy level tych przeciwników, zakres leveli, to akurat jest od 47 po prostu. Ale nieraz może być, że od tam 47 do 200 zakres. Więc na początku na przykład mogą być słabi, ale później kolejne fale będą coraz mocniejsze i wszystko muszę na jednym życiu przejść. I po jednej nagrodzie na wave. Chyba. Ok, czyli zbliżamy się do Nika Fury'ego. Dobra, tego pana musimy wymienić, bo z tego co rozumiałem, to Fury ma go już tam gdzieś pod swoim skrzydłem. Trzeba go wymienić na kogoś. No na pewno nie na Coulsona, bo to jest kolejna postać, która jest oddana tarczy od początku. Zresztą podobnie jak Kapitan Ameryka. Wolverintem też coś po stronie Kapitana Ameryki kiedyś tam walczył. Podczas II wojny światowej oni się tam znali, więc przynajmniej w komiksie. Więc tutaj raczej też on nie stanąłby po stronie Sowietów. No nie ma takiego łatwego wyboru, jeśli chodzi o to. Kogo mógłbym jeszcze tutaj dorzucić? Już myślę, że Barton mógłby jakoś tam mniej więcej pasować, bo w filmach oni przecież twierdzili, że robili tam misję nieraz. Współpracowali. Więc coś tam może kiedyś jakoś. O, może ten pan. Czytałem o nim. O Deathlocku trochę. Jakiś tam komiks miałem. Też chyba z Wolverine właśnie. Nie była zbyt ciekawa postać, ale znowu ona była w agentach tarczy. Właśnie on był agentem tarczy. Ale Sowieci mieli nad nim kontrolę właśnie, jak dobrze pamiętam. Chyba. Nie pamiętam jeszcze tego serialu. Trochę na siłę go oglądałem pod koniec. Miał bardzo dziwne takie te sezony. Niektóre były bardzo fajne, a niektóre mega słabe. I rozwleczone strasznie. Pamiętam, że pod koniec zaczęło być ciekawie. Później znowu się rozwlekło trochę i zakończenie było takie pół na pół. Okej, okay, tu już nic więcej nie mam. Dobra, no to niech będzie taka ekipa. A u ciebie jak wygląda z HP? Jeszcze w miarę. Powinnaś dać radę. Okej. Okay. Ten pan ma dosyć mocny ten pistolet. Trzeba na niego uważać. Także tak i tak. Dobra, pierwszy leży. Tak jak mówię, ona kosmiczne obrażenia zadaje. Oni nie mają chyba obrażeń w ogóle. Nie, mają jakieś przypisane obrażenia. No ale zobaczcie, no to jest 22 na 47 levelu.
Ona ma 186 na przykład na tych klockach, które pod jej moc są podpisane, przypisane. No tutaj są mniejsze oczywiście, no bo to nie są jej kolory. Oni mają wszędzie równo. To też ciekawe. Albo to jest najniższy próg i nie mogą mieć niżej po prostu. Tak podejrzewam, że tak może być. Okej, okay, on leczy, tak? Dobry. Jak to wygląda? To jest 8, 11 już mam prawie. No to dobra, nie zużywam tego. Bo będę miał teraz właśnie full. Ciebie spróbuję. O! Ładnie się wyczyściło wszystko, więc spróbujemy ją normalnie pokonać. Na gołe klaty się będzie napierdzielać. Tak szczerze to właśnie tym deadlockiem pierwszy raz walczę. Nigdy nie miałem go w ekipie. Okej. Okay. No to zobaczymy, co ten deadlock potrafi. Albo i nie. Chociaż... pokaż, pokaż, co ty tu masz. Boże, jakie skomplikowane, czemu tak? Pasywne i aktywne są, tak? Dobra. Przekombinowane, po co? Można po prostu wpaść z pistoletem a kolejnego skopać. O! Ale nazbierałem tych czerwonych ładnie. Jeszcze no, ja mam taką przewagę teraz na ten moment, że normalnie klockami, że tak powiem, na pięści ich pokonuję. Bo to tak chyba działa, że teraz po prostu się bijemy na pięści i w pewnym momencie można, o, ktoś się wkurza i jakieś kombo robi. I zaczyna o jakieś fikołki odpalać. Dobra, kto będzie na końcu? Aha. Czy wszystkie trzy tiery są, czy trzy fale są z takich właśnie pachołków? A, on jeszcze ogłuszenie wrzuca. Czyli jakby nie zginęła, to by była ogłuszona po tym jego ciosie. To spoko. Zobaczymy tutaj. Co ty możesz mi dać? Okej, trzy tury byś musiała wytrzymać, koleżanko. To jest niemożliwe. Okej. Czyli dzięki temu wszystkie pasywne takie, to jest właśnie ignoruje tarczę, niewidzialność i Ironborn, czyli takie wyrzucenie w powietrze, bo niektórzy potrafią wyrzucić w powietrze, to jest takie coś jak ogłuszenie, tylko wtedy jesteś dotykalny, bo nie macie na mapie, że tak powiem. O, jesteś ogłuszony, to nie, twoja postać nie może atakować. Przez tam ileś tur, ale ty możesz ją atakować. A jeśli jest wyrzucona w powietrze, no to, to wtedy jest nieaktywna, ale też nie można jej atakować. No i ten pan chroni przed tym. To ciekawe. Dobra. Tu Vision będzie. I Kapitan Ameryka. Z Visionem chyba nigdy nie walczyłem. Jedna z nielicznych misji, gdzie w ogóle jest się po tej, powiedzmy, złej stronie.
Typowe. Kapitanie Ameryka, zejdź mi z drogi. Nataszo, ja ci wierzę. Wiem, że robisz dobrze. Jesteś bohaterem. Powinnaś dołączyć do Avengersów. No to w takim razie, jeśli mi wierzysz i mi ufasz, to zejdź mi z drogi. Nie mogę! Kto pisze te dialogi? Ale to jest śmieszne, bo wszędzie to tak wygląda. Dobra, daj mi się zobaczyć z zimowym żołnierzem. O, nie ma go tu. Okej, czyli Kapitan Ameryka już wie, że to jest. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale jego przyjaciel jest. Stary. Okej. Ciekawe, bo w kasynce był Kapitan Ameryka. Czwartego tieru filmowy. A tutaj jest komiksowy. Z taką w ogóle tarczą śmieszną. Nie mogę tego tutaj pokazać. A nie, widać ją tu trochę. Ona jest. Jak z jakiegoś pola siłowego, to nie jest taka prawdziwa tarcza, czy w sensie taka stalowa, tylko taki hologram jakby. Bez sensu. Nie wiem, kto na to wpadł, ale to tragicznie wygląda. Dobra. Ten Kapitan Ameryka ma dosyć sporo HP. Gdzie trzeba mu dodać. Włożyć obrażenia dosyć duże, więc Deadlock poczekasz sobie na swoją kolej w innej turze. Tutaj już widzę, że mają tego HP też o wiele więcej. Nie będzie łatwo ich aż tak pokonać. Będę musiał się zacząć starać i dobierać postacie mocne, a nie takie, które mi tam pasują. Dobra. Pu, pu, pu. 3300. Czemu ja myślałem, że to więcej HP zabiera? To tylko 1500. Ale może ogłuszyć. Ona. Pach. Dlaczego nie ogłuszyłeś? Ostatnio ogłuszyłeś. Co tu jest ogłuszeniem? No wtedy ogłuszenie weszło. W ogóle nic nie ma o ogłuszeniu. Dobra, trudno. Zmarnowałem te czerwone, bo mogłem jej zostawić. Okej, okay. Pentuzą swoją gierkę zaczyna. Mogę dać się kapitanowi Ameryce rozkręcić, bo jak on zacznie w kółko używać swoich mocy, bo on ma tak fajnie zrobione, że jeśli rzuci we mnie tarczą, tą umiejętnością, zada mi 5000 obrażeń, pojawi się jakiś klocek czasowy i jeśli go nie zbije, to ta tarcza wróci do niego. Czyli to jak było po prostu w komiksach i filmach, że rzuca w kogoś tarczą, ta tarcza się odbija i wraca mu do ręki. No i takie coś może właśnie robić Kapitan Ameryka. I co trzy tury potrafi. I oddaje mu po prostu manę wtedy. Jak ta tarcza wraca do niego, to odzyskuje właśnie tam jest opisane 10 czerwonych tych klocków po trzech turach. Czyli praktycznie znowu ma gotowy atak. I może tak co 3 tury rzucać tą tarczą po 5000 w ciągu tam 9 tur 15000 zabiera. Jak na trzeciogwiazdkową postać jest bardzo mocny. Co więcej, jeszcze może to samo robić, ale z ogłuszeniem. Więc nie dość, że może napierdzielać w ciebie dosyć dużymi obrażeniami jak na trzeciogwiazdkową postać, to jeszcze do tego ogłuszać ci może wszystkich dookoła. Ta tu wicherem wjechała teraz. Na szczęście nie jest zbyt mocne. Też strasznie się zawsze zawiodę na.
Oni już tacy mocni są. O kurde. Dobra, to będzie trzeba to powtórzyć. Tego już nie ugram raczej. Tego już raczej nie ugram. Deadlock dostanie teraz kolejne rakiety i to będzie tyle. W ogóle wygląda jak z Poe. Bez tego, bez maski. Boom. A mogę sobie zobaczyć, ile obrażeń zadaje. Zadaje go rakietka. No ale dobra. No niestety. W ogóle teraz zauważyłem, że ten Vision strasznie taką wkurzoną twarz ma. Ciekawe. No dobra, tu widzę, że już... No tak, 270... 270 level. No także jest różnica, dobra. No niech będzie, że tu musisz być. Ale dobierzemy ci kogoś też mocnego. No niech będzie ten Wolverine, powiedzmy. Zdziedziały ten Old Man był taki, w sumie, moralność go nie interesowała już. Więc można powiedzieć, że mógłby jeszcze stanąć naprzeciwko Kapitana Ameryki. I kogo jeszcze by mogli dobrać? Kogoś fajnego. To tu jeszcze mógłby się powiedzieć, że nie, tak nie będzie. Proszę oddać zimowego żołnierza nam teraz. Kto mógłby coś takiego powiedzieć? Daredevil raczej by się nie mieszał w coś aż tak dużego, grubego, ale Tony Stark. Tony Stark przeciwko Fury'emu i Kapitanie Ameryce mógłby wyskoczyć. To w sumie nie jest taki głupi pomysł, żeby go wziąć. Dobra. Było coś takiego. Logan, nie mieszaj się. Spadaj ty tam pajacu w gadkach. Obcisł w gadkach. I jeszcze zawarczałby z 3 razy. Teraz raczej wytrzymam ten pocisk. A do tego mam też większy zakres, jeśli chodzi o kolory, bo miałem tylko czarne i czerwone. A teraz tak, mam niebieskie, żółte jeszcze. A Wolverine? Wolverine ma żółte, czarne, czerwone. No nie, ten zakres się wiele nie zmienił, tylko żółte doszły. Lipa. A ty masz zielone? Nie, ty też nie masz zielonego. A ty? Ty też nie. No tu lipa jednak. Ale mają więcej HP, więc wytrzymają ten pocisk. Jak, o, właśnie, ile on zabiera? 5000 prawie, no. A już jest takie dosyć mocne.
Czy ja sobie zepsułem właśnie? Mogę to zbić? Nie wierzę, że sobie to zepsułem. No, trudno, dobra. Logan się leczy jeszcze do tego. Ten dźwięk taki, co po rundzie każdej. No to jest jego leczenie. O, i teraz. Puf. 482. A ile może wyleczyć maksymalnie? Jeśli chodzi o ten, o niego, to jest tak, że jeśli użyję go do bycia aktywnym w walce, czyli można dzięki temu dzięki tej umiejętności zamienić te umiejętności w, zamiast właśnie leczenie, to w atak. To będą umiejętności ataku wtedy, ale on wtedy nie będzie miał umiejętności leczenia. Co zgadza się właśnie z Old Manem Loganem. Bo on już miał problemy z regeneracją i w momencie, gdy wdawał się w taką ostrą bójkę, no to już nie był w stanie się właśnie leczyć. O, i to jest ciekawe, jeśli ktoś z sojuszników atakuje, tak jak ja właśnie teraz zaatakowałem, no to Wolverine rzuca właśnie te mieczyki. Czyli po prostu nie wiem, moralnie wspiera. Czy coś. Można sobie to jakoś tam tłumaczyć. Dobra. Udało się tutaj ściągnąć te zielone. Fajnie. Jeszcze chwilę przetrwam. Obrażenia spore zadają. Nie podoba mi się to. Będzie trzeba chyba zacząć brać po prostu postacie mocne, a nie jakoś tam próbować sobie to uzasadnić. Dobra. Pokaż, co tam potrafisz. Ok, i kolejne mieczyki, fajnie, dzięki. I buf, leży. Dobra, kapitana Ameryka mamy z głowy. Teraz trzeba tego ubić. Na Wizjona też przyjdzie czas, ale z nim można się trochę pobawić jeszcze. I bum. A on wszystkim zabiera po tyle. O, jeszcze lepiej. Czyli to jest obrażenia masowe, to są takie. Spoko. Trochę za mocno ta postać, jak na tą poziom misji. A przypominam, że kilkukrotnie one jeszcze wzmocnią się. Mam Logana, który się leczy, ale za chwilę znowu oberwę. A zdążył się wyleczyć? Zdążył się wyleczyć. Teraz nie mam nigdzie nic lepszego. Muszę zniszczyć ten mieczek. Tu mam niebieskie. A ty masz niebieskie w ogóle? Masz. No dobra, nie będzie. Co za chamy? Ja się tak nie bawię. Wyżyn jest sztuczną inteligencją. Ja nie mam szans. I tak mi to zniszczyli. Trzeba było brać te czerwone. I tu oberwę i zginę, tak? Wszyscy zginą. Dobra, to już nie ma sensu wtedy. Kurde, jakie trudne. Dobra. Nie bawimy się. Wezmę tak. Tora. Wezmę sobie tą panią. I Spidermana. Zamiast się wezmę Rescue. I teraz powinienem to ugrać. Powiedzmy, że przyszli tam. Ona porozmawiała sobie, ale nie wiem, jak Spidermana namówili, żeby z Kapitanem Ameryką walczył. Nie wiem, dobry scenarzysta by coś wymyślił.
dosyć mocne te tarcze. 141, no i tu jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to trochę tych obrażeń powstrzymują. Tylko trzeba poczekać, aż nazbiera się tych mieczyków, pojawi się ich na ekranie trochę, żeby później je właśnie zamienić w tarczę. No i dobrze, trzeba jeszcze dwie tury poczekać. Nie spaliłem. Bo ja nie wiedziałem, że to tak dobrze go chroni. Dobra, zniknęło. Okej, okay. Teraz czerwonych większe obrażenie dodaj. Szkoda, że co, tą umiejętność spaliłem. Dawno nie walczyłem z Visionem, nie pamiętam kompletnie, jak on miał umiejętności. Mi się wydawało, że to była takie mało przydatna postać. Dobra, zamienimy sobie znowu na tarczę. Okej. Okay. Niektóre są też wzmocnione. One się tam wzmacniają, niektóre właśnie tutaj widzę. Te dwie są o wiele mocniejsze od tych nowych. To też. Więc warto pilnować ich. Dobra, znowu te obrażenia zwiększyło, ale no, jak widać właśnie zabiera mi tylko jedno punkt HP, bo to jest najmniejsza wartość, jaką może mi zabrać. Nie ma tak, że 0 HP może mi zabrać. Chyba, że miałbym immunitet. Niektóre postacie takie coś mają czasowo. I bossowie mają niektórzy też. No i przez to właśnie tarczę, on tam zabiera na przykład no, 85 HP, ale przez to, że ja mam tarczę, no to jedna tarcza już blokuje mnie przed kompletnie jego całymi obrażeniami. Nie jest w stanie mnie urazić. Dobra. Teraz już mu zadaję obrażenia. Pamiętasz, jak będzie miał na żółtych, to żeby... Zniszczył mi to mocne. O ty. Trzeba uważać, żeby po prostu nie atakować go mocami, gdy używa tej żółtej mocy swojej. Bo wtedy ten pancerz jego jest dokokrzony. Tysiąc ileś obrażeń w ogóle ten powstrzymuje. Sporo. O właśnie, teraz będę mógł przeczytać ile. 1300 obrażeń prawie powstrzymuje. Nieźle. Czyli to będzie teraz taka gierka na przetrzymanie. 4 tury. Co on tutaj wyprawia? Jakieś... Jakie wygibasy, zabrał mi tarcze wszystkie. O, mi ładnie przytasował.
Przetasowało, bo już więcej ruchów nie było na mapie. To było takie przetasowanie przez to, że nie było więcej ruchów już żadnych na mapie. Dobra. Leży. Ale no tak jak mówię, musiałem wziąć postacie, które no mam rozwinięte jakoś, a nie żeby to jakoś pod fabułę pasowało. Quake widzę jest też po stronie Shield. Czyli za chwilę będzie Coulson gdzieś też pewnie. Quake nie było w Shield za czasów Shield w filmach. Quake się pojawiła tylko w Agentach Tarczy. Początkowo ten serial był kanoniczny, ale później jakoś tak odszedł od tego kanonu. Przy chyba trzecim sezonie. Ale nadal był ten motyw właśnie tego tajnego Shield, czyli gdzieś tam nie takiego jawnego jak na początku. Dobra. A z kim ja walczę w ogóle? Quake? Doktora Strange'a mają, o kurde. Oj, oj, oj. Czemu takie trudne te misje? Wiesz co, zamienię cię na chwilę. Dobra, tego doktora Strange'a trzeba zdjąć. O! Kombo na start. Doktora Strange'a trzeba zdjąć jak najszybciej. Doktor Strange ma taką upierdliwą umiejętność, czyli jeśli ja użyję jakiegoś swojego ability, to on też przeciwko mnie kontrę używa. Za każdym razem. A do tego jeszcze leczy swoich kompanów, więc... No, mocna postać. Dobra, tak. Pyk. Więc na razie, póki Doktor Strange jest na nogach, to nie używam żadnego ability. To była moc Jessica Jones. O, drugi raz weszło. Okej, okay, oddała mi. Ona ma coś takiego, że po prostu ona bo ona jest reporterką, tak? I detektywem, więc szuka materiałów i powiedzmy, że niektóre klocki zielone, niebieskie i czarne najczęściej, albo czerwone. Czarne, niebieskie i czerwone chyba najczęściej. Te klocki są miejscami, w których może znaleźć jakiś materiał, powiedzmy, i wtedy robi zdjęcia. No i te zdjęcia oślepiają przeciwnika i nie wiem, z jakiegoś powodu obrażenia dostaje z tego. Ale no to jest jej umiejętność. I teraz tak, ja nie widzę tych klocków do momentu, aż nie uzbieram ileś tam czarnych. Nie pamiętam dokładnie ile. 13 chyba powinno wystarczyć. Już powinno widzieć. No nadal nie widzę. Dobra. Zostawię na razie to. Ile ty zabierałeś? Tym 3000, czyli tu w sumie lepiej rescue użyć. Ona zada więcej. Ale 16 jest. O, tu akurat było też ukryte. Znowu mi się odwdzięczyła. Nadal nie widzę klocków z jakiegoś powodu.
Ale nie trzeba było mieć aż tak dużo tych czarnych. No dobra, mniejsza z tym. Ważne, że mogę zrobić teraz tak. Bum. Ona też ma nadludzką siłę, bo ona jest po jakimś tam eksperymencie. I ma wymazaną pamięć, więc nic nie pamięta ze swojej przeszłości. Czyli jest takim połączeniem trochę Kapitana Ameryki i Wolverina. No dobra, dotarliśmy do Fury'ego. 300. level. Scarlet Witch też 300. level, ale ma zmniejszone, zresztą Hawkeye też, poziomy mocy. Chociaż tyle. Okej, czyli dostarliśmy do ostatniej takiej, jakby to nazwać, ostatnia linia obrony. Avengersi zawiedli, no i ostatnia linia obrony to jest Scarlet Witch, Hawkeye i Nick Fury. No, taka myślę, że konkretna, chociaż tutaj powinien być Quicksilver, moim zdaniem. No, ale dobra. Tak sobie zrobimy. A może też wezmę sobie. Nie, bo Doktor Strange był tam u nich. To nie. Ale wezmę sobie Spidermana. Ale Spiderman z Fury by walczył. Bez sensu. Ale mi nie pasuje to, że po tej złej stronie jestem. Barton też jest u nich. Dobra, wezmę ją. I ty masz full HP. Dobra. Ale normalnie czytam ten tekst i słyszę tego. Jejku, jak on się nazywa, ten aktor. Słyszę jego głos po prostu. To jest niesamowite, nie? Okej, nie wiem, kim był ten Alex, bo tylko pierwszego rozdziału nie ograłem. Ale dosłownie słyszę głos tego aktora. Kurczę, no nie pamiętam, jak się nazywa. Dobra, nie będę zmyślał. Jack chyba, Jack. Jakoś tam, nie wiem. Jest to jego manierą taką. Odłóż broń. I on taką fajne pauzy robi. Taki no poważny był on. I pewny siebie. No więc robił takie pauzy. Każdy tak poważny człowiek robi. Pauzy. Raperzy nie są poważni i nie robią pauz. Pierdź tyle głupoty. Później przyszło. Dobra. Godzina czasu mi zeszła. To przez tą pierwszą godzinę no to review robiłem swojego ekwipunku. Ale samej gry no to jest godzina czasu i jeszcze nie przeszedłem tej linii takiej fabularnej. I teraz jeszcze ograć to. Żeby podbijać te wszystkie maksymalne tam levele. No to jest sporo grania. Jeszcze. O! O!
teraz się zaczęły pojawiać. Przez chwilę było pokazane miejsca, w których właśnie Jessica Jones, może ona na niebieskich to miała, a nie na czarnych. Miejsca, w których są te materiały. Ale nie przyuważyłem. Teraz muszę uważać. Po tym ruchu. Uwaga. Okej, okay, gdzieś tu. Ten czerwony miał. Tam gdzieś coś widziałem. Nie wiem, czy ten niebieski. I gdzieś coś tutaj. Dobra, ten czerwony na pewno. Dobra, ten leży. Okej, okay. Oni mają wysoki level, więc dużo obrażeń będą zadawać. No nie, jakoś mega dużo nie zadają. Myślę, że gorzej będzie. Okej, okay. Powinno to bez problemu wygrać. Dobra, znów nie przeuważyłem, gdzie ma te swoje materiały do zbijania. Tu coś tam było, gdzieś tutaj jeden. To jest Bartona, tak? Okej. Okay. To zamieni zaraz w kryształy, dwie kostki jakieś. A nie, w purpurowe. Okay. Kryształy zamieniał Bullsi chyba. Tam to przeuważyłem. I tutaj było też gdzieś. Uwaga teraz. O, tutaj. Chyba, że ona robi po prostu tak, że oślepia tym aparatem, a później gonga sprzedaje. No bo tak jak mówię, ona ma nadludzką siłę, więc może o to chodzi. Że dostajesz gonga i nawet nie wiesz kiedy, bo ostatnio co widziałeś to flash z aparatu. No, tutaj jest kolejne, ale najpierw zrobimy i tak. Ok. I poprawimy ten. W ogóle Scarlet Witch przeszła fajną renowację. To jest odświeżony jej design. Miała inny taki mocno komiksowy. A tu z niej zrobili taką, no. Widać, że to jest wiedźma. Po prostu. Bardziej wredną, trochę dojrzałą tą twarz ma. Ta poprzednia mi się faktycznie mniej podobała, chociaż jak była przejście oczywiście, to narzekałem. Ale później się przyzwyczaiłem. Pamiętam, że ta pierwsza twarz była taka bardziej dziecinna. I koniec końców dobrze, że odświeżyli ją. Szkoda, że tak mało tych postaci odświeżają. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jednak tu był. I nie wie, co on tu robi. Dobra. Zimowy żołnierz to nie ktoś, czy to nie jest osoba o... Poczekaj, jak to jest? Za kogo się podaje? Czy w ten sens... W sensie, że... Że tak naprawdę Natasza nie wie, kim jest ten zimowy żołnierz. Że to jest jeden z nas, tylko że przeszedł pranie mózgu. Nie wierzę ci. A on mówi, że to wydaje się niemożliwe, ale prawdopodobnie tak jest. I pomału sobie zaczyna przypominać. Ma takie zrywy pamięci z momentu, gdy faktycznie walczył dla armii amerykańskiej. Okej, okay, czyli ona nie odnalazła tego kolesia, tego Alexa całego, ale tutaj Fury podejrzewa, że faktycznie mógł przeżyć. Jak
jakoś po prostu jak zamknęli te eksperymenty związane właśnie z praniem mózgu zimowego żołnierza, które później wykorzystywali przy Black Widow. No to ten koleś, który nadzorował to wszystko, ten Alex cały, mógł przeżyć. Po prostu się gdzieś zaszyć. Jeśli to prawda, to Fury go na pewno dopadnie. Okej, czyli dogadali się i Black Widow nie ma zamiaru wszystkich wyrżnąć, tylko dać im czas na doszlifowanie swoich teorii. Ale no teraz i tak się o tym nie dowiemy. O, i przyjęli nas do Avengersów. O, super. No i level im właśnie rośnie. To akurat było dosyć łatwe, ale ta pierwsza misja była strasznie długa. Trudna, ta tutaj. Ten koleś, kurde, obrażenie z kosmosu zdawał. No, no to tak to wygląda. Jest jakaś tam linia fabularna. To jest akurat nawiązanie do filmu. Ale no nie jest tak kropka w kropkę spisane też z filmu. Tutaj jest właśnie ten motyw, że ten Winter Soldier jest w to wszystko wmieszany jeszcze, gdzie w filmach to były oddzielne motywy. No fajnie, fajnie. To trochę inaczej jest to poprowadzone, trochę tam z komiksów też wzięte. Mniej więcej motyw ten sam, ale powiedzmy, że inny wymiar i trochę inaczej to się wszystko podziało. Największy problem jest to, że dopiero za 6 godzin będę mógł dokończyć tą historię. I zawsze jeszcze są takie 4 bonusowe misje. One są najlepiej nagradzane, to akurat jest słabo. Ale tutaj na przykład mam czerwone ISO. Za czerwone ISO się te supporty leveluje. Bardzo mało tego ISO wpada. O, tu nawet dostaje się, jak to się nazywa? Commander Point. Za te Commander Point ja wam pokazywałem prędzej, że można kupować te pięciogwiazdkowe paczki. Cztero i pięciogwiazdkowe. Czy cztery i lepiej, czyli pięć jest tylko wyżej. Aktualnie mam 9. No ale tu na przykład aż 3 można zdobyć. I jeszcze inne karty. Tylko jest taki problem w tym, że tu zawsze jest jakaś postać wymagana. Ej, a ja tego God Emperora nie ten? Chwila. Jak się nazywa ten Doktor Doom, którego ja do... O, mogę. A nie, to nie tak. Dobra. To za chwilę. Aha, dobra. Okay, tego doktora Duma bym musiał mieć. A ten doktor Dum to jest trójgwiazdkowy, tak? Ten standardowy, taki klasyczny. No dobra, to czyli tego nie ogram tego, no bo no, tak jak właśnie mówię, no to jest najgorsze w tym, że trzeba mieć jakąś wymaganą postać. A, jeszcze co chciałem, nie pokazałem, to jest ten team up i boosty. Czyli to jest właśnie te za te tarcze, co się używa tych trzech postaci. Można to z misji wpadają czasami, ale można też właśnie prosić teammate'ów. Jeśli nie mamy żadnego, bo póki ja teraz mam tutaj kogoś do wyboru, to nie mogę poprosić, ale jeśli będę miał pusto. A nie, mogę. Okej. Okay. Kiedyś nie było tej opcji. Dopiero się pojawia, jak było pusto na liście. No to fajnie. To mogę prosić. To będę prosił, bo oni mają fajne karty w ogóle, mocniejsi są ode mnie o wiele. Ale szybko przeklikuję, bo nie wiem, czy tam. Oni się tam ogólnie głównie chwalą tymi kartami, które zdobywają. Oni głównie też PvP grają, więc tam koszą niezłe ten nagrody. Ja jestem za słaby. Tak jak mówię, ja się wypaliłem i próbuję pomału. Nawet właśnie dlatego też tego streama puściłem, bo próbuję jakoś pomału wrócić do tej gry. Bo jest fajna.
I teraz, tak jak mówię, łatwiej zdobywa się te karty. No i jeśli nie chcę mieć Team Ape'ów, tych dodatkowych właśnie ataków od różnych postaci po jednym, to mogę sobie boosty wybrać. I to też jest ciekawe, bo kiedyś boosty były tylko chyba do 20 punktu można było zbierać, a ostatnio odblokowali i można mieć 99 maksymalnie. Nie wiem, nie ma 99 plus, więc z 20 do 99 podnieśli. Dobra, tego nie zagram i tak. Tutaj, co tu mamy? Okej, okay, tutaj mam tą panią. Ja ją zdobyłem, chociaż nie mam jej rozwiniętej. Jakie tu są levele u nich? 225, no dosyć wysokie. Human Torch tutaj jest i agent Coulson. Powinienem sobie z nim poradzić. Tylko zostaniesz sobie ty. Albo nie, wymienię was. Wezmę sobie ciebie. I jakimś cudem w ogóle Fenix się w to wszystko wmiesza. Powiedzmy. I zaczynamy od niego oczywiście. I właśnie o tym mówiłem. Jeśli użyje się jakiejś ability, no to on oddaje nam część obrażeń, a do tego się jeszcze leczy siebie i chyba teammateów też, a że tylko on miał obrażenia. O, ale weszło teraz. A że tylko on miał obrażenia, no to tylko on się wyleczył, ale ogólnie teammateów chyba też leczy, jak dobrze pamiętam. Więc najlepiej go po prostu skasować. Albo jakimś kombosem takim potężnym na raz. Coś co na przykład, o teraz by 6000 mu z życia zabrało, bo nie mogę mu na przykład dwa razy po tam 200 zabrać, bo za każdym razem mi odda. Może oddać nawet 10 razy w ciągu jednej tury. Więc to nie jest tak, że tylko raz odda, jak w Heroesach na przykład. Tylko on potrafi oddawać przy każdym ataku. Więc najlepiej właśnie na raz go zdjąć jakimś potężnym atakiem, albo ewentualnie go klepać tak. A przy okazji sobie nazbierać many, żeby później resztę szybko pokonać. To jest taki sposób zawsze wykorzystuję, czyli doktora Strange'a teraz klepię sobie, tam delikatnie. Nie zużywam many. A później jak zostaną tylko tamci dwaj, no to będę miał tyle many. No, powinienem mieć, no teraz tak się nie idzie, ale zazwyczaj wychodzi tak, że mam już tyle many, że tam ci po prostu w ciągu dwóch tur padają. Teraz niestety, ale tak średnio mi w kolory pasują. No, także nie wiem. Jeszcze 2000 mu zostały. O kurde, dużo zielonych ma? Nie. Tylko na dwie tur. O, to, dobra, dobił sobie. To jest po prostu ogień Human Torcha. Rzuca taki właśnie czasówkę i ona się odnawia. I będzie mnie przypiekać, ale za każde przypieczenie zabiera jedną zielone klocek. Jeśli skończą mu się zielone klocki, no to nie będzie piekło wtedy już. Do momentu, aż nie uzupełni, powiedzmy, nie wiem, ognie nie dołoży. To ile zabiera? O, dobra, to ten go powali. Więc to potrafi nawet. Aha, i to też działa tak, że im więcej chyba tego zielonego, tym większe obrażenie zadaje. Ale nie jestem pewien, czy to tak działało. Dawno nie grałem, bo to jest dwu czy trójgwiazdkowy? Nie jest to napisane. Ale dawno nie grałem tym Human Torchem. Kiedyś dużo, więc mniej więcej kojarzę zasadę, jak to działa ta moc, ale. No i trochę mnie przypieczę. Drugie se dorzucił, ale wypalił se zielone. Głupek.
O, od Coulsona fajnie dostałem. Okej. Okay. No, mało HP ogólnie. Trzeba sobie, póki jeszcze żyje, użyć tych żółtych. Dobra. Czerwonych potrzebuję więcej. O, właśnie. Human Torches miał na czarnych jakąś umiejętność. Inferno, aha. Inferno to po prostu chyba takie kółko ogni robi. Tych pięści takich, co atakują co rundę. A Fireball to po prostu Fireball. Taki pojedynczy atak. Wiesz co? To ogólnie słabe obrażenia zadajesz. Więc lepiej Coulsona tutaj sprać. Bo Coulson się rozkręca, widzę. A mnie się to nie podoba. Nie chcę, żeby się rozkręcał. Właśnie użył tej mocy. Powinno być kółeczko, ale na białych się to nie ustawia. I to po prostu teraz będzie zadawało obrażenia właśnie co turę. Po 99 od każdego, więc im więcej takich pięści, tym gorzej dla mnie. Dobra. Trochę mi podbili życie. Tu nie zdziałam. O! A ty co tutaj masz w ogóle? To będzie boleć? Mogło być gorzej. Dobra, odkuł się w zielonych na jedną turę. Ja sobie to zniszczę, bo to jeszcze mieczyk był, więc podbijało jeszcze obrażenia z tego. Jeszcze tego mi tu brakuje. Też potrafi kopnąć mocno. A. Nadziałem się. Są moce, które potrafią to wykryć. No, ale ja akurat takiej nie mam. Dobra. To powinno cię... Nie, jeszcze nie. A nie, powinno go powalić. Przeżył. Pierdzielony. Dobra, teraz. To był ten fireball właśnie.
No i tak bym musiał wygrać to jeszcze kilkukrotnie. No ale nie będę tego grał. Jest strasznie trudna ta misja. Nie wiem dlaczego tak. Grałem poprzedni event i o wiele łatwiejszy był. Nie popisałem się. Lepiej postacie mi może pasowały tam po prostu. A tu jeszcze są daily jakieś misje. Co my tu mamy jeszcze? PvP jeszcze wam pokażę w takim razie. Działa tak samo. Dołączasz, wybierasz sobie level, ale tutaj masz ograniczenie. Nie możesz sobie wybrać na przykład pierwszego levelu i tłuc wszystkich. Tylko masz tam ograniczenie. Wybieram zawsze najwyższy, bo najlepsze nagrody są. I najdłuższy czas. Tu teraz działa to tak. Działa to tak, że wybieram sobie jednego z przeciwników. To są przeciwnicy rzeczywiście. To są osoby, które też grają. On też ładnie ma tych kart. To jest jego ekipa, którą wystawił. No i ja muszę go pokonać. Mogę sobie wybrać pomiędzy trzema. Czasami jest trochę więcej, czasami mniej. No, tutaj widzę, że takie kurde ten. W miarę powinno się udać. Mogę sobie też skipnąć za darmo parę razy. To Wiktor Bonus nawet jest. I teraz wygląda to tak. Dlaczego uważam, że ten tryb jest pay to win? Bardziej niż mogłoby się wydawać. A to dlatego, że można kupować tu takie tarcze. Bo jeśli ja zaatakuję teraz tą osobę i wygram z nią, to on jak wejdzie do gry, to będzie miał ten znaczek na czerwono, że ktoś go tu zaatakował i będzie mógł się zrewanżować. Jeśli się zrewanżuje, to część punktów odzyska i podniesie się w randze, a mnie trochę tam opuści niżej. I tak jak mówię, są takie tarcze, które można wykupić czasowo. I dzięki tym tarczom po prostu on się nie może zrewanżować. Albo jeśli może się zrewanżować, to po prostu mnie nie zrzuca z rangi. Czyli nie, ja nie, mimo że przegram z nim, to i tak nie tracę punktów rankingowych. Okej, tu jest klasyczna i nie można jej przełączyć, co? Ej, nie mam w ogóle. Czu. Tak, ja nie mam jej zarekrutowanej w ogóle. No dobra, to trzeba będzie spróbować. Bez niej sobie poradzić. Widzę, że on ma tutaj mocno podbity level. Z takimi diamencikami to są postacie, które mają podbite levele. I po prostu w niektórych eventach niektóre postacie mają coś takiego. O, tu widzę, Nova ma Drax. On ogólnie ma niższy level, ale dzięki temu diamencikowi, która gra daje dla danego eventu, to ten poziom jest podbity. Dlatego mój przeciwnik tutaj walczy dwugwiazdkowymi postaciami, bo pewnie ma podbite je mocno. A ja będę musiał sobie poradzić tymi niedokończonymi, niewypracowanymi do końca. On ma podbite i to ładnie. Nie wiem, czy nie rescue sobie wziąć. Chciałbym to wygrać za pierwszym razem. Próbuję. Na start powalimy sobie Storm. Bo ona będzie mnie irytować. Storm ma coś takiego, że jeśli zadam komukolwiek z jej drużyny tam jakieś obrażenia dosyć duże, to ona właśnie rzuca taki sztorm, który też jest czymś takim jak u Doktora Strange'a, takim kontrą. I ta kontra jest jej dosyć mocna. Dobra, powinienem ją powalić. Tak, dobra, fajnie. Ją mam z głowy. Teraz tak, Kapitan Ameryka, czy ty masz też? Właśnie, ty masz to też.
te umiejętności, więc trzeba uważać, żebyś nie łapał czerwonych, niebieskich. Trzeba cię powalić. Aj, już ma czerwonych trochę. I żółte też masz, nie? Żeby tarczę ustawić sobie. I mam też wrażenie, że czasem, jeśli są wysokie poziomy, na wysokich poziomach się gra, to gra trochę ułatwia botom granie. Nie jest to jakieś duże ułatwienie, ale nieraz mi się wydaje, że bot robi jakiś kompletnie najgłupszy ruch, jaki można było sobie wymyślić i robi mu się z tego takie kombo, że to się w pale nie mieści, nie? Albo o, ustawiasz sobie coś tutaj. Dobra, dam jakiś inny przykład. O, tu jest żółte. Nie ma tu żadnych takich podwójnych żółtych w ogóle nigdzie w okolicy. Więc mówisz, a dwie rundy to wytrzyma, bo tu zanim opuści ten żółty i ten żółty, żeby to jakoś zbić, no to wytrzyma to te dwie rundy. Nie, wchodzi mu takie idealne kombo, że to się zbija i nie jesteś w stanie nic ustawić na mapie, nie? Są nieraz takie właśnie chore sytuacje i zazwyczaj na wysokich levelach. Nie wiem. Możliwe, że to jest po prostu wrażenie takie, że a przegrywam, no to a komputer oszukuje. A to po prostu losowość jest. Ale wydaje mi się, że to zbyt często jest, żeby to było losowe. To się zbyt często zdarza. Bo póki się walczy z kimś na niskim poziomie, to się takie coś nie zdarza. A jak tylko włączysz na wysokim poziomie trudności jakąś misję z botem, to od razu mu się zdarza takie coś. To też tak zauważyłem. Właśnie, tą zależność. Więc trzeba mieć twarde jaja, żeby pokonać bota na wysokim levelu, bo troszeczkę oszukuje, mi się wydaje. Dobra, spróbujemy tak zrobić. Może gdzieś tu wpadnie ktoś w to. To pojmowane obrażenia. No 1300. No nie jest jakiś mega super, ale coś tam bije. No 40 tysięcy HP ona ma. Ja pierdzielę. A jest zrobiona na maksa? Chyba tak, bo 412 level ma. Ona jest wzmocniona ogólnie, bo ma ten diamencik. Ale to by miała tam, nie wiem, 200 level. Ej, wpadła czy nie wpadła? Kurczę, zniszczę sobie to, nie? Szkoda. To mi tu za świecidełka rzucasz. Okej, okay, padła. Czy ja mam gdzieś... Nic takiego nie mam, żeby ustrzelić sobie fajnie do kombosa. Więc strzelamy losowo. Może tutaj wpadnie trzeci czerwony. Wow! Niesamowite. Dobra. Trochę ją tak obijemy. Zabierzemy ją tą łapkę. Wzmocnię sobie tarczę. Nie powinna się teraz tak... Czy przebijać się będzie, ale nie powinna takich obrażeń dużych zadawać. A tutaj noże weszły. O, w ogóle nie przebija się przez tarczę. To fajnie. Ale ma też nożyk, który... Wow, to aż 1000 tego... Wzmacniam o 1000 HP. Nieźle.
No, tłuczę mnie równo, nie? Ale powinienem ją ugrać. Co my tu mamy? Raz, dwa i tam to wzmocni, tak? Dobrze. Kurde, to aż 5000 HP zabierało, nie widziałem. O, żebym przeżył. Ale kurde, ciekawe, że jej teraz akurat weszło idealnie. Dobra. Ej, nie oddam aż tak dużo. No. Kurczę, no już myślałem, że wygrałem to, nie? To patrzcie. Idealnie jej weszło. I to właśnie o takich sytuacjach mówię, nie? Dobra, udało się. Odbieram to. I teraz tak, pokażę od razu, o co z tymi voltami chodzi. Mam tutaj listę. Niektóre przedmioty już odebrałem i one się już nie dublują. Nie da się dwa razy tego samego zdobyć. Odpalamy. Kiedyś, co ciekawe, tutaj ikony się pojawiały różnych przedmiotów i można było wyczekać. Jak nie chciało się na przykład apteczki, to trzeba było poczekać. Pojawiła się apteczka i po apteczce od razu kliknąć. Albo nawet w trakcie apteczki. Więc było małe prawdopodobieństwo, że ci wylosuje za chwilę kolejna apteczka. No ale bardzo szybko usunęli tą opcję i... I teraz jest to przysłonięte takim logo. Ale fajnie, Coulson mi wszedł. Jest logo Shieldu i nie wiadomo co tam jest. Też bardziej to wygląda jak Volt z od tego Xaviera. Od tego tego. Nie pamiętam jak się nazywa ten. To coś do wzmocnienia jego umysłu. Cerbero? Cerbero chyba się to się nazywało. Ale to była burza mózgu. Ale przypomniało mi się. Dobra. Pokaż mi co tutaj mamy z tych słabych. Tu mnie otwórz też na szybko.
Oczywiście tu nic nie ma ciekawego. Tu tak samo. I tu tak samo. Kurde. Dostałem kogoś, a przeklikałem sobie. No trudno. Tam jeszcze jest 4 lub 5-gwiazdkowa postać, ale jej nie tykam. Bo no, nie mam miejsca w ekwipunku na razie i nie mam monet, więc. No i pięknie. Kurde, Coulsona mogę sobie zrobić na czempiona. Przynajmniej fajnie na streamie będzie pokazane. Dostałem jego moc. Teraz mam 5-4-4. I mogę go opromować za te ISO, tutaj, które mam, do roli czempiona. I teraz już nie będę musiał kartami zmieniać liczby i wartości jego umiejętności, tylko będę mógł sobie je przełączać. Robimy promocję. A, bo miałem zasejwowane karty. Przez to 3 levele od razu wpadły. Tutaj. A, no tak, no bo już jestem czempionem i nie mogę sejwować. Ale, no, tam pokazywałem, że sejwują się karty. Jeśli na przykład tu miałem 5 level i znowu dostałem niebieską kartę, no to można je zsejwować. I były 3 zasejwowane, bo właśnie mi wpadało chyba niebieskich dużo. Jak dobrze pamiętam. I dlatego 3 levele od razu się wbiły na czempionie. Super. Bardzo, kurde, dobry dzień mam dzisiaj. Jeszcze tą Jelenę Belową bym musiał, ale to ja muszę ją ręcznie znaleźć. Suwak by się przydał jeszcze. A, jejku, się wystraszyłem, że ta jedna mi tylko została. I tu bym musiał sobie dodać. Wbijamy ci level. Jeszcze trochę brakuje. Jeszcze jej trochę brakuje. No tak jak tu mówię, jest 5-5-3 na przykład, nie? A tutaj mam dopiero 3-3-2. Więc troszeczkę jeszcze brakuje, żeby zrobić z niej czempiona. O! Milówkę jakąś zrobiłem jeszcze. Jeszcze tutaj zobaczymy. Co tutaj mamy? To do sprzedania, bo i tak nie mam na trójgwiazdkowe. To jest dwugwiazdkowe. Trójgwiazdkowe. Dwu. I te czwórki zostają na razie. I jeszcze zobaczymy sobie, czy mam coś do upgrade'owania. No nie, mogę sobie przywołać tylko karty. A ISO? Też nie, no bo to 0. A i Ascent mogę jedno zrobić. Ale ona ma zbyt niski level właśnie. Trzeba zrobić z niej czempiona. 50 level trzeba je wbić. I wtedy będę mógł je połączyć i ona będzie miała wtedy zamiast pierwszego tiera, to drugi tier. Później będę musiał wbić jej kolejny, kolejny, kolejny. Kurde, kusi, żeby to otworzyć, ale nie, bo nie mam miejsca. Tu też niepotrzebnie zaryzykowałem poprzednio, że to otworzę. Zostaw. Będziemy mieli złoto, to się będzie bawić. Na razie odpuść. Złoto najwięcej zdobywam z daily challenge'ów. Po 35 sztuk tylko, no niestety. I czasami właśnie tutaj z eventów pada. Trochę. No a najlepiej złoto się zdobywa właśnie na walce tutaj z. O, tutaj jest ten shield właśnie, nie? Można sobie za monety kupować ochronę. W ogóle ona jakś wyświecona była mocno kiedyś. Lepiej rysują o wiele teraz te postacie. Mogliby poświecać je.
Zwłaszcza na dużych monitorach widać, że to już nie jest zbyt ładne. O, a to właśnie tak wygląda, jeśli ktoś mnie pokonał. Zobaczmy, kto skopał dupsko. Ten Kang jest mocny. Ten zresztą też. Nie wiem, jak Wong. No nie mam szans z nim raczej. Mogę go skipnąć na przykład, nie? Ale 150, 105 miejsce. Nie, daje 105 punktów. Daje to. Ranga. Ranga jest śmieszna. Tu trochę lepiej, ale też nie za bardzo. No dobra, to ja będę kończył, bo to już jest 3 godziny. Już jest druga w nocy. W pół do trzeciej w nocy. I to właśnie jest to, nie? I teraz jeszcze poprzechodzić te misje po kilka razy. Te łatwe, tu 47 level, no to tam jest z palcem w nosie. To też nie było akurat jakoś mega trudne, ale na przykład tutaj się męczyłem strasznie i przejść to jeszcze kilkukrotnie. Jeszcze tu są te challenge takie dosyć mocne. Tragedia. Naprawdę na 2-3 razy nieraz trzeba to przechodzić. No dobra. To co? To do następnego. Jutro w godzinach tam południowych, jakoś popołudniowych może trochę, ale w okolicach południowych będzie Skyrim. Hej.